Drodzy widzowie, dzień dobry. Witam was serdecznie. Tutaj Ziggy z Teksasu. Nadaję jak zwykle ze Spring Branch, czyli z takiego niedużego miasta na północ od San Antonio. Pogoda dzisiaj już taka końcówka lata, trzeba powiedzieć. Chociaż temperatura wieczorem potrafi jeszcze dojść do 32, rano jest bardzo rześko, w ciągu dnia znośnie, no a wieczór trzeba się schować po prostu do domu i przetrwać ten gorący koniec dnia. Tyle u mnie. Co ciekawego, czy też co istotnego się wydarzyło? No, wiemy wszyscy, że nie żyje królowa angielska, odeszła. Czy to dobrze, czy to źle? No, muszę powiedzieć tak, dla wielu będzie to czas radosny. Wiem, że wielu otwiera szampana z tego powodu, bo czuję, że skończyła się jakaś epoka. I to na pewno skończyła się pewna epoka, która trwała bardzo długo. No bo prawie licząc wiek królowej 95 lat, ona objęła tron w dość młodym wieku, więc było to grubo, nawet nie pamiętam ile, ale było to grubo ponad 50 lat. Słuchałem audycji o tym, jak będzie wyglądała ceremonia pogrzebowa. To będzie trwało 10 dni i to z kolei będzie dość trudny czas dla Brytyjczyków. I nie myślę tutaj tylko o samej Anglii, ale dla całego Commonwealth. No, szczególnie trudne to będzie dla Londyńczyków, gdyż zapewne do Londynu zjedzie się bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy no, pójdą ją pożegnać. To wszyscy ci, którzy będą to robili no, z pewnego szacunku, ja bym powiedział niewolnika, który idzie żegnać swojego pana, swoją panią. No i w porządku, to jest ok, niech idą. Natomiast dla wielu tych, którzy tego szampana otwierali lub będą otwierać, powiem tak, na pewno zaczyna się pewna nowa epoka i będzie moim zdaniem, no przepychanka to chyba jest za małe słowo, będzie walka o to, jak ten świat ma wyglądać po odejściu królowej. Widać już zarysy tego. Nowy król, jeszcze nie koronowany, ale właściwie to nie, jest koronowany w drugim dniu po śmierci królowej zgodnie z rytuałem. Natomiast tam chyba, nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba musi być 10 miesięcy do takiej pełnego uznania. Chyba chodzi o uznanie kościoła anglikańskiego również. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wiem tylko, że dotychczas książę Karol, teraz już król i nie wiadomo, jak będzie miał na imię, bo pewnie przybierze nowe imię, tak jak przybierają papieże. Król będzie objeżdżał swoje włości, ale prawdopodobnie nie wyściubi nosa poza Wielką Brytanię. Będzie objeżdżał Szkocję, Walię, Irlandię Północną, Anglię. Zobaczymy. Natomiast to, co napawa no, niepokojem, to, że on od pewnego czasu, mniej więcej od 2 lat, kiedy prawdopodobnie czuł, że zbliża się śmierć jego matki, dość jasno i dość ostro wypowiadał się o tym, jak powinna być ułożona nowa polityka po odejściu królowej. No i dość jasno powiedział, że należy skończyć z dotychczasowymi rządami, które układały to, jak wygląda ten świat, czyli mają odejść w zapomnienie wpływy rządów narodowych na układanie świata i ma odejść w zapomnienie rodzaj wpływów prezydentów czy premierów wielu ważnych albo mniej ważnych państw na ten świat. Zatem co? Przecież nie zostanie pustka. No i wtedy jeszcze książę Karol dość jasno powiedział, że uwaga, on nie zaproponował tego. On powiedział, że to musi nastąpić. Muszą nastąpić rządy biznesu na świecie. Inaczej mówiąc, korporacje
mają przejąć rządy nad światem, jego zdaniem. Więc książę Karol nie odkrywa niczego nowego, wpisuje się w tą narrację Światowego Forum Finansowego i Klausa Schwaba i wszystkich jego popleczników. Tak jakby ciągnięty był na tym samym sznurku, na tej samej lejcy, na którym są ciągnięci inni przywódcy państw. Więc jakby myślę, że on nie będzie tutaj układał kart, to już widać, natomiast będzie głośną tubą tej narracji po to, ażeby kraje Commonwealthu, kraje anglosaskie uznały tą narrację jako oczywistą, no bo przecież mają nowego zwierzchnika. Ciekawa jestem, jak to potoczy się w Kanadzie, ale też jak to potoczy się w Australii. Australia ma bardzo niejasną sytuację, jeśli chodzi o poddaństwo wobec królowej, a teraz króla Anglii. Tam nastąpił taki cichy jakby odwrót od tego poddaństwa. Z tego, co wiem, od Leszka Kunca, z którym ostatnio rozmawiałem chyba przed wakacjami, no to jakby te kraje narodowe, ale cała Australia też, odwróciła się od Anglii poprzez uznanie własnych władców ponad władcami Wielkiej Brytanii, Anglii. No ciekawe jak się to potoczy. Ciekawe jak się to potoczy w krajach azjatyckich, blisko związanych z Anglią, co z Indiami, no co z pozostałymi krajami uległymi albo podległymi wręcz pod króla Anglii. To będzie trudne 10 dni, tak przypuszczam, jak czytam w różnych komentarzach ze świata, no spodziewany jest Emergency Broadcast System, czyli taki alarm, na który wielu czeka, że w końcu się pojawi i będzie te pim, 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 SMS, słuchajcie, wszystko się zmienia na świecie. Ja nie myślę, że tak będzie, no ale wielu ludzi żyje taką nadzieją. Żyją też taką nadzieję, że to białe kapelusze w tej chwili przejmują świat, że ta transmisja alarmowa zostanie uruchomiona, że odtąd zaczną obowiązywać standardy złota, Nesara, Gesara, reset, ale po naszemu, rewaluacja waluty, krach na giełdzie. To powiem tak. Nie myślę, że tak to będzie wyglądało. Jedyna rzecz, którą zakładam, a właściwie dwie rzeczy, z tej całej gamy tych przewidywań, to krach finansowy, bo on się zbliża nieuchronnie, on musi nastąpić, bo tu się już nie da niczego utrzymać w obecnym stanie. No i prawdopodobna rewaluacja waluty, nowa waluta lub też jej rewaluacja z dewaluacją włącznie, to musi nadejść. Czy to jest dla nas dobre, czy nie? Słuchaj, to tak jak lekarstwo gorzkie, paskudne może zabić nawet, ale może też uleczyć. Nie wiemy. Nie wiemy. To się po prostu musi wydarzyć. Świat finansowy jest tak popsuty, że tu się nie da niczego już zrobić. Nie ma ruchu. Nie ma żadnego ruchu. Natomiast z tych takich rzeczy nieprzewidywalnych, ale jednocześnie złowrogich, jedna strona i druga strona przewiduje, że mogą wystąpić nieprzewidziane ruchy typu jakiś tam atak terrorystyczny, czy też przypadkowy wybuch bomby nuklearnej, lub też no jakaś Fukushima 2, niby przypadkowo. On mówi o tym i jedna, i druga strona. Ja nie mówię tego, żeby straszyć. Po prostu relacjonuję to, co się mówi w związku ze śmiercią królowej. Natomiast obserwujcie to, co się dzieje na rynku w ogóle, niefinansowym. Czy ceny poszły mocno do góry? Zobaczcie sobie pierwsze dni, jak z benzyną poszła do góry, czy nie. Czy macie możliwość wzięcia gotówki z banku? Ile? Mam takie sygnały, że w niektórych krajach, chyba w Danii, niby nagła awaria jednego z głównych banków, nie można wybrać gotówki, w ogóle nie można było dostać swoich pieniędzy.
To się działo też podobno w trzech krajach azjatyckich, więc bądźcie tutaj ostrożni, miejcie swoje rezerwy. Pamiętajcie, że tak jak mówiłem o tych takich sprawach przygotowawczych na wszelkie działania, jeszcze na moim kanale miesiąc, dwa miesiące temu, w tych audycjach jak żyć w przełomowych czasach, to miejcie te minimum zapasowe typu światło, niekoniecznie z prądu, typu trochę jedzenia, woda, paliwo, no i uzgodnijcie jakąś komunikację, kiedy komunikacja telefoniczna może siąść. Uzgodnijcie to. Ja wiem, miałem taką audycję z Jakubem Kuśpitem, porucznikiem Jakubem Kuśpitem, szefem organizacji Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń. No i wypytałem go o to, czy są przygotowani na wypadek, gdyby zabrakło sieci telefonicznej, komunikacji. Tak, to jest ich główne działanie. Więc bądźcie mądrzy w tym i spróbujcie się umówić z najbliższą rodziną. Słuchaj, gdyby się stało to i to, to po 24 godzinach spotykamy się tu i tu. Skupiamy się w jednym miejscu. Jest wtedy taniej, bezpieczniej, wygodniej. No może wygodniej nie, ale bezpieczniej na pewno. Czy to nastąpi w tych 10 dniach? Ja wątpię, aczkolwiek w krajach anglosaskich może się dziać, ponieważ były takie ruchy oddolne w tych krajach, w których już dawno chciano odejść od zwierzchnictwa królowej angielskiej. Może się to zacząć w tamtych krajach, ale niekoniecznie, bo też są ważniejsze rzeczy na głowie, jak na przykład braki towarów w Indiach czy w krajach bliskiego, dalekiego wschodu. BBC reporterzy ubierają się na czarno. To jest taka oznaka nie tylko szacunku. Tu nie chodzi o sam szacunek, ale nadchodzą czarne dni, dlatego że po każdej śmierci króla była wielka niewiadoma, króla czy królowej, była wielka niewiadoma, w którą stronę potoczą się losy polityczne Anglii. Szczególnie chodziło o Anglię. Tam przecież w historii Anglii były wieczne swary, kłótnie, morderstwa, usuwanie jednych przeciwko drugim, więc stąd ta tradycja ubioru się na czarno. Czarno to widzimy te następne 10 dni. To był taki sygnał. Zobaczymy, jak będzie. Ja jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o nas, dlatego że kąpiemy się w cudownych energiach napływających zewsząd do naszego świata. Nasze kochane słońce to nam przekazuje. Ale ja teraz w tym momencie, w tym miejscu chciałbym powiedzieć o czymś zupełnie innym. Otóż, słuchajcie, od pewnego czasu nadchodzą do mnie listy. No i dostałem takich kilka listów. W zeszłym tygodniu dostałem listy, nie będę wymieniał nazwisk, imion, listy w takiej kwestii. Otóż mniej więcej tak. Ziggy, przestań mówić o książkach Dolores Cannon, nie cytuj Davida Icke'a, dlaczego mówisz o Romanie Nachcie, Ani Głowacz i tam jeszcze wymienionych, przepraszam, nie pamiętam wszystkich, ale wymienionych kilka ciekawych osób z naszego polskiego YouTube'a. Ten list był nawet dość niegrzeczny, bo jakby żądał, żebym przestał promować, zdaniem tego widza, który to do mnie pisał, tych ludzi. No tak, okej. Okay. Po czym przychodzi kolejny list i tam z kolei ta istota odnosiła się tylko do Zacharii Sitchina i mówiła, abym przestał promować Zacharii Sitchina, ponieważ Zacharia Sitchin miał epizod, czy był wolnomularzem, w związku z czym nie wypada, czy ja sobie zdaję sprawę z tego, co ja promuję. Okej. Potem przychodzi kolejny mail w podobnej kwestii, abym przestał, i tu znowu są wymienione nazwiska, natomiast zdaniem tego właśnie widza powinienem promować, i tu te słowo ważne, promować właśnie Davida Icke'a, właśnie Dolores Cannon i tak dalej, i tak dalej. Więc
Aha, no i ostatni list dotyczył, jeśli się nie mylę, to chodziło o Asche Yanedin, tak. No więc słuchajcie, ja mówię to po raz któryś na tym kanale, ale dla tych wszystkich, którzy są nowi, nigdy nie będę cenzurował treści. Chyba że te treści są niecenzuralne. O, inaczej mówiąc, ktoś używa tam przekleństw, obrazy przeciwko komuś i tak dalej. Natomiast, słuchajcie, kanał Ziggy Texas powstał po to, ażeby pokazywać to wszystko, co w dzisiejszym świecie przysparza nam tak wiele trudu, bo nie ma jedynej najprawdziwszej prawdy. Po prostu nie ma. Na tym świecie 3D tak nie było i tak nie będzie. Nikt z nas, ani nikt z was nie zna takiej jednej i jedynej prawdy. W związku z czym musiałbym oprzeć się na mojej prawdzie, czyli na tym, co ja uznaję za prawdę, albo oprzeć się na tym, co ktoś z was uznaje za swoją prawdę i chciałbym, żebym ja przekazywał tylko i wyłącznie tą prawdę, albo żebym usuwał to, co jest niezgodne z tą twoją prawdą. Widzisz w tym kłopot? Bo ja tak. Dlaczego? Otóż słuchaj, we wszystkich, gdybyśmy podchodzili do przekazywanych treści w książkach, w audycjach, w filmach, w rękopisach, według właśnie tej zasady, żeby nie publikować niczego, co było związane z wolnomularstwem, Illuminati, ciemnymi siłami, bo gdzieś tam ktoś był w jakimś zakonie różokrzyżowców, albo u jezuitów, albo jeszcze w innych zakonach maltańskich, to wiesz co? Zdajesz sobie sprawę z tego, że musielibyśmy wykreślić w ogóle poprzez cenzurę 3/4 wszystkich książek? Taka jest prawda. Większość z ważnych autorów, jeśli byli intelektualistami, brali udział w tego typu organizacjach. Czy oni należeli do ciemnych? Słuchaj, ja jestem daleki od takiego oceniania. Dla mnie ważne są treści, które tam się znajdują. I teraz nasze ćwiczenie, nasze zadanie domowe polega na tym, abyśmy my te treści czytając przyjęli lub odrzucili. Ale nie dlatego, że Ziggy tak powiedział, ani nie dlatego, że Zenon tak powiedział, czy ktoś tam, jeszcze Agata inna, tylko dlatego, że to mi odpowiada, a to mi nie odpowiada. Tu, sercem, czuciem. Tylko ty możesz zdecydować o tym, co przyjmujesz za prawdę, a co nie. Jeśli przyjmujesz za prawdę to, co mówi ktoś inny, to nie jest twoja prawda. I teraz powiem to na przykładzie. Książka, o której mówiłem już wiele razy, napisana przez Jana Van Helsinga, cytowana też przeze mnie, Wojna wolnomularzy. I posłuchaj, co ja myślę o tym. Książka napisana przez Jana Van Helsinga, który prawdopodobnie brał albo bierze udział w jakimś takim tajnym stowarzyszeniu. Bo dla mnie byłoby niemożliwe, żeby dostać się do wolnomularza 33 stopnia, najwyższego stopnia, a z takim on robi wywiad, gdyby nie poplecznictwo, poparcie, znajomości Jana Van Helsinga wśród nich. Ale dla mnie to nie ma znaczenia. Ważne są dla mnie treści. I teraz, co z tych treści wynikało? Posłuchaj. Otóż wolnomularz odkrywa tam przed Janem Van Helsingiem projekty i plany Illuminati wolnomularzy na przyszłość i mówi o tym, że nowy porządek świata musi być wprowadzony. I zrobimy go w ciągu najbliższych lat poprzez improwizowaną pandemię, zaszczepienie ludzi, reset w cudzysłowie populacji, czyli wiesz, o co chodzi. Ale słuchaj, on mówił to w 2010 roku.
Jaki z tego wniosek? On tam dodaje, że on nie boi się tego powiedzieć, bo wie, że ludzie to wyprą, uznają za nieprawdę. Co więcej, będą próbowali zakazać publikacji tej książki. To jest to samo, co wy, kochani, kiedy piszecie do mnie, żebym nie publikował tego czy innego autora, robicie to samo, co ci ludzie, którzy zakazują. No i wiecie co? I te książki są zakazane w niektórych krajach. Te jego książki. Między innymi w Niemczech. Mój wniosek z tego. Gdyby wszyscy ludzie mieli dostęp do tej książki w 2010 roku i ją przestudiowali, to kiedy przyszedł trudny czas, 2020 rok, początek, wielu z nich uratowałoby swoje życie. Mimo, że czytali książkę, w której opowiadał jeden z głównych wolnomularzy. Czujecie, o co chodzi? Ja wiem, że wiele osób was przekonuje do tego, żebyście się nie zajmowali takimi rzeczami, bo to jest ciemne i tak dalej, i tak dalej. Zastanówcie się nad tym, jaki jest też cel odwodzenia was od poznawania prawdy z każdej strony. Kto chce uśpić waszą czujność? To nie chodzi o straszenie. Ty musisz wiedzieć, na czym stoisz. Bądź tym mądry, czytaj, analizuj, filtruj, jeszcze wcześniej sprawdzaj, filtruj i przez filtr zaprawdę przyjmuj tylko to, z czym rezonujesz, resztę odrzucając. Ja będę miał niedługo audycję z moim kochanym przyjacielem Jurkiem Pietrzakiem, z którym będziemy robić audycję o Ashayanie Din. I muszę wam powiedzieć, że ja w wielu kwestiach się nie zgadzam z tym, co Ashayana Din przekazuje. I Jurek o tym dobrze wie. Ale ja Jurka szanuję, kocham go, to jest super facet i pozwolę mu na to, żeby on przekazywał tą wiedzę, bo ja wierzę w to, że moi widzowie są inteligentnymi istotami i sami potrafią wyciągać wnioski i odrzucać, odsiewać prawdę od nieprawdy. A więc, kochani, nie będę cenzurował. Nie będę czegoś odrzucał tylko dlatego, że ktoś wyraził taką opinię o tym człowieku, nawet wtedy, kiedy faktycznie są dowody na to, że Zacharia Sitkin był na jakimś spotkaniu iluminatów, bo był, bo tak było. Też widziałem te zdjęcia. Dla mnie najważniejsza jest treść, z której ja mogę wydobyć kawałki tej prawdy, by ułożyć puzzle całości. Tu chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz. Słuchajcie, coraz częściej zaczyna się też sączyć z internetu zwątpienie w naszą siłę i w taką myśl, że wszyscy nas opuścili, jesteśmy wszyscy przejęci, wszyscy mamy podczepy. Właściwie to, słuchajcie, kaplica. Kto to robi? Zastanów się. I po co? Kto chce, żebyś ty zwątpił? Kto chce? Stań tak pionowo i pomyśl o sobie. Ty jesteś boską istotą. Ty jesteś częścią Boga. Ty nie potrzebujesz żadnego opiekuna, żadnego zbawcy. Ty sam jesteś częścią Boga. Ty masz moc. Nie ma mocy nad tobą nikt, jeśli ty nie pozwolisz. Jeśli dasz się przerazić archontom, oprawcom, kontaktowcom, cywilizacjom, no to jest po tobie. Więc kiedy wchodzisz na kanały, które próbują udowodnić, że ten czy inny pracuje dla takich czy innych ciemnych, nie wiem, archontów, gadów, jeszcze jakichś tam, słuchajcie, to zastanów się, jaka jest jego intencja. Co on chce wywołać przez to? Co on chce, żebyś ty zrobił? No bo
żebyś wzniósł swoje wibracje? No nie, no zastanów się, czy to podnosi twoje wibracje? Na pewno? Wiesz, o czym mówię? Kiedy to słyszysz, kiedy to oglądasz, musisz to przefiltrować. Kto i po co i dlaczego do ciebie to wysyła? Jeśli obejrzałeś, jest ok, ale teraz co z tym zrobisz? Bo jeśli ta intencja była zła, a ty z tą złą intencją pójdziesz dalej i będziesz twierdził, że to jest jedyna prawda, bo powiedzieli tak na tym kanale, no to masz problem. Czujesz to? Więc nawet kiedy u mnie na kanale znajdziesz informacje od Sitchina, od Davida Icke'a, od George'a Cavasilasa, od, nie wiem, Ani Głowacz, Anny Garcarek, Romana Nachta i tak dalej, przefiltruj to. Ten kanał dostarcza ci tej porcji wiedzy, z której ty powinieneś ułożyć sobie swój obraz. Ale nie przyjmuj wszystkiego na wiarę. Poczuj to. To jest trudny czas w tej chwili, bo będzie dużo zamieszania tego typu. Oni trzymają się w tej chwili, mają tylko jedną narrację. Wiedzą, że przegrana jest już. W tej chwili przegrywają. Jedyne, co mogą zrobić rzutem na taśmę, to odciągnąć nas od naszej wygranej. I dlatego będą nas zniechęcać, będą nam sączyć negatywność, rozjątrzać wszystkie rany, będą mówić, że my jesteśmy przejęci, że wszyscy, że nas zdradzili, będą to robić. Nie wierz w to. Wielkość jest w nas. Jesteś wielki. Wierzę w to i dlatego cię kocham. Kocham was wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego porannika. Cześć.